dzisiaj jedną z najciekawszych historii, jakie odbyły się na przecięciu Polski i Japonii. Jak się wsiądzie w pociąg w Sapporo, można pojechać około 1,5 godziny drogi do miasteczka o nazwie Shiraoi. Mieści się tutaj muzeum oraz skansen poświęcone kulturze Ainu. Zamieszkiwał oryginalnie wyspę znaną dzisiaj jako Hokkaido oraz wyspę znaną jako Sachalin, która należy dziś do Rosji, oraz różne tereny w tej właśnie okolicy. Japończycy przez całe dziesięciolecia od skolonizowania wyspy Hokkaido w pewnym stopniu odmawiali Ainusom tego faktu przyznania, że oni tam byli pierwsi. Dopiero stosunkowo niedawno Japonia oficjalnie uznała, że Ainusi są właśnie rdzenną ludnością tej wyspy. Dziś populacja Ainusów jest trudna do policzenia, ponieważ etniczność bardzo się rozmyła, a w Japonii w dokumentach nikt nie ma napisane, jakiej jest etniczności, więc trudno jest nawet oszacować liczbę ludzi, którzy są potomkami Ainusów. Podobno nie byli Azjatami etnicznie, w sensie oni byli rasy białej. Dzisiaj tej specyficznej kulturze w Japonii możemy się nauczyć właśnie głównie na wyspie Hokkaido, gdzie jest kilka muzeów, skansenów. To jest najbardziej znane miejsce upamiętniające ich dziedzictwo. Z polskiej perspektywy natomiast najciekawsze w tym wszystkim jest coś innego. Pierwsze zostało odsłonięte 4 lata temu i zastanawiam się w sumie ilu Polaków odwiedziło to miejsce od tego czasu. To tutaj to jest popiersie Bronisława Piłsudskiego, brata Józefa Piłsudskiego, który został zesłany przez Rosjan pod koniec XIX wieku na wyspę Sachalin, po prostu do kolonii karnej. Będąc tam przez długi czas, zainteresował się kulturą Ainu i zaczął ją badać. Dziś Piłsudski jest uznawany za jednego z najważniejszych w historii naukowców, którzy zajmowali się tym tematem. Historia Bronisława Piłsudskiego jest strasznie ciekawa, jak się zacznie o niej czytać. On mieszkając na Sachalinie znalazł żonę, wziął sobie za żonę Ainuskę. Jego potomkowie zresztą do dzisiaj w Japonii żyją, mimo że sam opuścił Japonię w pewnym momencie swojego życia. Jednym z najważniejszych elementów dorobku Piłsudskiego w Japonii są jedyne stworzone w historii nagrania audio języka Ainusów oraz ich różnorakich obrzędów. Piłsudski sam nauczył się ich języka. Nagrania języka ainuskiego, które stworzył Piłsudski, tak naprawdę one zostały docenione dopiero dekady po jego śmierci. Zostały odnalezione w Polsce, w archiwach. Ktoś, kto to znalazł, nie wiedział w ogóle, co to jest, jakiś dziwny język. Zostało odkodowane, zostało to zdigitalizowane, rozpoznane jako język ainuski i te nagrania zostały właśnie Japonii przekazane. Przez to, że kultura ainuska praktycznie wymarła od czasów Piłsudskiego, prawdopodobnie nigdy już nikt nie stworzy pełniejszego opracowania tego. Nikt już nie nagra ich śpiewów, nikt już nie nagra ich języka i Bronisław Piłsudski pozostanie najdoskonalszym badaczem tej dziedziny na świecie. Myślę, że warto jest kultywować pamięć o Bronisławie Piłsudskim, między innymi też dlatego, że został on w pewien sposób przywłaszczony sobie przez Rosjan. W rosyjskich wydaniach jego książek on sam nazywany jest rosyjskim naukowcem. Życie Piłsudskiego skończyło się niestety dosyć smutno, ponieważ wrócił on do Europy, tam trochę nie odnalazł już za bardzo szczęścia. Umarł w Paryżu
istnieje podejrzenie, że popełnił samobójstwo, chociaż nie zostało to zweryfikowane. No ale cóż, najważniejsze w tej historii jest to, że Polak zrobił coś, co w tej części świata ma znaczenie. Myślę, że u nas niewiele osób o tym wie, a fakt, że jest to starszy brat Józefa Piłsudskiego, nadaje całej tej historii po prostu surrealistycznego rozmachu. Są tu również niedźwiedzie w klatkach. Ja dla swoich patronów kupię kilka pocztówek z ainuskimi szatami. Rozumiem, że próbowano tutaj jakby dać jakieś atrakcje dla dzieci czy coś, żeby były takie zwierzęta, ale smutne to jest. Dlaczego ten pies jest w taksy, no? To tyle, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Zainteresowaliście się historią Bronisława Piłsudskiego. Zostawcie łapkę w górę, jak się wam podobało. Wyszerujcie, bo warto szerzyć wiedzę na ten temat. No i jak was to interesuje, to w opisie macie troszkę linków, gdzie możecie sobie może bardziej szczegółowo poczytać, wyprostować jakieś moje merytoryczne nieścisłości i tak dalej. Pa, pa.